50 lat minęło. W czerwcu publiczna szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 7 imienia Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli świętowała jubileusz 50-lecia istnienia. Od ponad roku przygotowywano się do wydarzenia. Trwały próby muzyczne, taneczne i wokalne. Na holu szkoły pojawiły się zdjęcia i prace związane z jubileuszem. Zaangażowało się wiele osób, nauczycieli, uczniów, wychowawców. Owocem tej pracy jest także ta broszurka, wydana niedawno specjalnie na jubileusz 50-lecia szkoły. W niej można zobaczyć, przeczytać w zasadzie wspomnienia osób, które tutaj pracowały, uczniów, nauczycieli, wychowawców. Jest to piękny owoc pracy ludzi, którzy poświęcili swoje serce dla tej szkoły. Podczas przygotowań przeprowadziliśmy również szereg wywiadów z absolwentami naszej szkoły, którzy są znanymi postaciami w dziedzinach filmu, kultury, nauki, medycyny i sportu i prawa. I mam tu na myśli na przykład pana Grzegorza Pająka, pana Krzysztofa Małka, panią dr Małgorzatę Ignarską, pana posła Rafała Webera oraz panią Aleksandrę Knap. Podczas wielu wywiadów, które zdołało nam się przeprowadzić, mogliśmy się dowiedzieć o latach szkolnych spędzonych w naszej placówce. Z okazji 50-lecia istnienia szkoły odsłonięto również tablicę pamiątkową, a podczas części oficjalnej, która odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury, dostępne dla gości były księgi pamiątkowe i wystawa okolicznościowa stworzona przez dzieci. To te najbardziej doceniają wartość nauki, współpracę z nauczycielami i dobrą atmosferę w placówce. W naszej szkole panuje bardzo miła atmosfera. Nauczyciele są pomocni, chętnie pomagają nam w rzeczach, których nie rozumiemy. Nasza klasa, 5C, bardzo godnie reprezentuje naszą szkołę w różnych osiągnięciach sportowych. Na przykład moi rówieśnicy bardzo dobrze radzą sobie z zawodami lekkoatletycznymi. Moją mocną stroną jest siatkówka. Nauczyciele od WF-u chętnie pomagają mi w tym, abym udoskonalała ten sport oraz osiągała wyższe cele w przyszłości. Potoczna Siódemka to dziś duża szkoła, do której uczęszcza ponad 700 uczniów. Placówka posiada m.in. wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, sale lekcyjne, pracownie językowe, świetlice, stołówkę szkolną, bibliotekę, gabinety pedagoga i psychologa. W szkole uczy 94 nauczycieli, w tym ci, którzy pracują tu od kilkudziesięciu lat. Pamiętam dzień, kiedy przyszłam tutaj do szkoły, przyjmował mnie pierwszy dyrektor tej szkoły, pan Marian Kasza. Wtedy w szkole było bardzo, bardzo wielu uczniów, ponad 2000, wiele klas. Na dolnym parterze mieściła się szkoła budowlana jeszcze i biblioteka pedagogiczna. Na wszystkich swoich lekcjach zawsze starałam się stwarzać taką miłą i przyjemną atmosferę. Również zawsze starałam się zainteresować uczniów uczonymi przeze mnie przedmiotami. No i bardzo miło wspominam też wszystkich nauczycieli, którzy tutaj na przestrzeni tych lat pracowali. Często, kiedy mamy organizowane różne okolicznościowe spotkania, wspominamy, jak tutaj właśnie wyglądała praca, wspominamy absolwentów tej szkoły. Czerpiąc wzorce z bogatej przeszłości, szanując swą historię i tradycję, publiczna szkoła podstawowa nr 7 śmiało wkracza w przyszłość z planami rozwoju. Z takich największych inwestycji to jest budowa sali gimnastycznej i jeżeli już będzie projekt zatwierdzony, przystąpimy oczywiście do wybudowania sali. Myślę, że będzie ona z pożytkiem dla naszych uczniów, a także nauczycieli, którzy chcą razem z dziećmi prowadzić zajęcia właśnie w nowej sali, w większej, bardziej nowoczesnej. Z innych takich inwestycji to planujemy, no i już jesteśmy w projekcie Dostępna Szkoła i planujemy w ramach tego projektu budowę windy, budowę nowego wejścia, podjazdów, wszystko z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. No oczywiście bierzemy także udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji. Są to laboratoria przyszłości i właśnie w ramach tego projektu mamy możliwość
wyposażenia sal przedmiotowych w nowoczesny sprzęt. Na przestrzeni lat mury siódemki opuściło tysiące absolwentów. Wszyscy oni wraz z gronem pedagogicznym tworzą piękną kartę historii stalowej woli.